Marta Kucińska i to piękna. Świetne ćwiczenie, które pomaga w redukowaniu opadania górnej powieki. Przy okazji też pomaga w usuwaniu nadmiaru limfy, która potrafi się właśnie w okolicy górnej powieki zgromadzić i tym bardziej potęgować wizualnie jej opadanie. Wykorzystujemy w tym celu tę część nadgarstka. Dociskamy dosyć, bym powiedziała, intensywnie tuż pod brwiami. I delikatnie, pomału rozsuwamy dłonie na zewnątrz, ale jednocześnie zamykamy dość mocno oczy. I cały czas podczas przesuwania dłoni na zewnątrz wykonujemy takie zaciśnięcia powiek. Warto jest wykonać na początku 3 takie przesunięcia w 3 seriach, czyli robimy przynajmniej 30 sekund przerwy między jedną a drugą serią. I koniecznie smarujemy tę okolicę czymś tłustym, czyli to może być jakaś oliwka, olejek najlepiej do cery, może być na przykład migdałowy, sezamowy, to już jest kwestia indywidualna i kwestia doboru. Świetny też będzie śliwkowy, bo on ma takie silne właściwości przeciwstarzeniowe. To już jakby w takim, bym powiedziała, drugim spojrzeniu na ten temat, dobór odpowiedniego oleju, ale przede wszystkim, żeby to było coś po prostu tłustego. Pozdrawiam, pa!